Co jest? Co mnie szarpiecie? Z tamtym się już szarpałem! Trzeba nawet zastrzyk na uspokojenie! Niech pani weźmie tą wielką strzykawkę! Hej! Hej! Tam jest! Szybko! Puśćcie mnie w końcu! Co to jest? Co to jest? Jaka wielka strzykawka! Wie pani, ja byłam na zakupach i widziałam taką piękną bluzeczkę. Po prostu taką piękną, taką czerwoną, wie pani. Naprawdę była przepiękna. Miałam ją kupić, ale taka była droga, proszę pani. Ojeju. Aha, no dobrze. Pani moja, ja bardzo nie lubię chodzić po sklepach. Tak? No. Ja lubię kupować rzeczy. Och, koledzy, moi mini, coś ja mam katar. Wczoraj chodziłem po dworze, deszcz padał, chyba się przeziębiłem. Co tu robić? Nie ma co zwlekać, drogi kolego. Natychmiast idź do lekarza. Oj, chyba masz rację, idę. Dzień dobry, przepraszam, czy można wejść? Dobrze. Proszę! Och, ci pacjenci to nie widzą, ile my mamy pracy. Ojeju. Wie pani doktor, że ja widziałam taką piękną sukienkę w kwiatuszki. Pani doktor, pani wypiła już kawę, bo już chyba pora przyjąć jakiegoś pacjenta. No dobrze. Zapraszam pierwszego pacjenta. Dzień dobry. To już można? Tak, można. Dobrze, to tak, proszę pana. Dzień dobry. Czy pan tutaj już ma kartę w naszym gabinecie? Ja mam katar. Ale czy kartę pan ma? Nie, kartę nie mam, katar mam. Czy pan tutaj jest pierwszy raz? No pierwszy. To tak, niech pan powie, jak pan się nazywa. Oj, ale można by mnie wyleczyć jakoś szybko? No to najpierw muszę panu zrobić kartę. Oj, zaraz, bo zrażnie mi leci z nosa. No. Jak pan mówi? Słucham. Jak się pan nazywa? Misio. Da się to jakoś szybko załatwić? No to tutaj pani lekarka powie. O, pani doktor, dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba tylko wziąć to. Ale tutaj ma pani dużo rzeczy. I co, to jest do noska? Niech pan się niczego nie boi. No ja wiem, jestem takim dużym misiem, ale to bardzo pani, strachliwym. Pani jest doświadczona. Rozumiem. Muszę się tu położyć, czy jak to zrobimy? Pani doktor? Położę się. Oj! O, zdecydowanie lepiej. Bardzo dobrze się czuję. Dziękuję, pani doktor. I pani też. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszam kolejnego pacjenta. Dzień dobry, pani Kuro. Dzień dobry.
dobry, pani doktor. Dobrze, pani tutaj dzień dobry. Kiedyś była? Bak, 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 no byłam. Dobrze, bak, 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 bak. Pani ma kartę. A jak się pani nazywa? Kura Katarzyna. Bak, 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 bak. No proszę pani, mam problem, bo nie mogę znieść jaja. Bak, 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 się. No dobrze, to trzeba maść. Proszę tutaj położyć. Bak. Zaraz panią wyleczę. Bak, 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 bak. A nie będzie bolało? Nie. Bak, 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 bak. No to dobrze, no, kładę się. Ja muszę pomarować się z tą, bo jajko tutaj wychodzi. Bak, 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 o tak z tyłu? Bak, bo boję się. Niech pani się nie boi. Pani doktor, niech pani smaruje. Bak, 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 bak. Proszę mnie puścić. Bak, bak, bak. Nie, nie chcę tego. Bak, 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 bak. Pani doktor. Oj, gdzie mi tam pani? Gdzie mi tam pani grzebie? Pani doktor. Bak, 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 bak. Proszę być cicho. O, jajku. O. 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 Lepiej. Pani doktor. Jest, niech pani zobaczy. Tak, jajko jest. Bak, 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 pani kura znosła jajko. O. O, rzeczywiście, udało się. To wspaniale. O, moje kochane jajeczko, mój syneczku. Widziałeś? Nie mogłam cię w ogóle znieść. Bak, 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 bak. I to pomogło, widzi pani. O, to dobrze, dziękuję. Idę do domu. Chwila. Pochwalę się kogutowi. Sadzę tu pani tu. Gdzie? O, tu. O, tu, w kieszeń. Dobra, narka. No, pa, pa. Następny pacjent, proszę! Dzień dobry! Dzień dobry! Co to kurde jest? Szpital! Lekarz! Tak, lekarz! A pani kim jest? Ja jestem panią pielęgniarką. Pani Dobra, wyleczcie mnie szybko! Pobiłem się z tym gnojem jednym! Zranił mnie! Co to jest? Dobrze, niech pan tutaj się położy! Nie będę się kładł! To jak mamy pana wyleczyć? Normalnie, szybko! Bo idę mu, muszę oddać! Niech pan się położy! Co? Ani mi się śni! Hej! No, hej! No pani, co jest? Pani pielęgniarko! Ja pan się położę, bo ja pana muszę położyć! No co tu się stało? No, pani pielęgniarko, ja pani jeszcze kiedyś pokażę! Niech pan się położy, jak chce być pan wyleczony! No chcę, ale szybko! I proszę mi, ej, co jest? Co mnie szarpiecie? Z tamtym szybko, się już szarpałem! No dajcie spokój! Ja żartowałem! Hej! Hej! Ja wam kiedyś pokażę! Hej! Hej! No! Puśćcie mnie! Puśćcie mnie w końcu! Co to jest? Co to jest? Jaka wielka skrzykawka! Udało się! Udało się! Dobrze! Niech pan się położy! Dajcie mi spokój! Niech pana coś boli! Co pana boli? Zraniłem się w rękę, bo biłem się z dużym misiem i on mnie zranił. Trzeba potem panu dać wodę taką utlenioną. O, coś nie mogę wstać. Niech pani da rękę. O, zostawcie mnie. Proszę pana. Dobrze, a teraz trzeba plaster. Niech pani... Teraz wezmę plaster. Kiedy mogę wrócić do domu? Kiedy do domu mogę wrócić? Za chwilkę, proszę pana. A co to za dokumenty? Może ja bym sobie wziął taki do domu? Proszę pana. Niech pani mi da ten dokument, to mi się przyda. Proszę przykleić na rękę. Na rękę, tu. Ojejku. Ale boli. Już będzie mniej bolało. O, rzeczywiście. Lepiej troszkę. Dziękuję pani doktor, dziękuję pani pielęgniarko. Proszę pana, muszę panu jeszcze wypisać receptę. Nie, nie zgadzam się, bo na pewno policja się o wszystkim dowie i mnie aresztuje. Nie dowie się. Ja rezygnuję z wszelkich procedur różnych. Dziękuję bardzo, ja muszę już iść. Proszę pana. Do widzenia. Jeju, ale uparty pacjent, prawda? Tak.
Jejku, ale miałyśmy przygodę, jeju, prawda? Proszę pani, już pacjent nie mogę. No, jakiś... Jak to można być takim zapartym? Jaki pacjent to taki? Ojeju. Ten pacjent to jest już chyba... Nie wiem, jak to się można bić? Skąd się takie ludzie biorą? Na twoje nerwów tylko. Właśnie. Też trzeba leczyć. No trzeba niestety. Dobrze, wołamy kolejnego pacjenta, prawda? Kolejny pacjent, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, jak się pani nazywa? Świnka Pepa. Świnka Pepa. Proszę, co im się ci stało? Pani doktor, wie pani co? No coś właśnie z gardłem. Obawiam się, że to świnka. Świnkę pani ma. Dobrze, no to będzie trzeba już panią zbadać. A ma tutaj już pani kartę u nas? Była tutaj już pani kiedyś? Nie, proszę pani, jeszcze nigdy nie byłam, ale za to mój brat George już tu był, bo miał kiedyś ospę wieczną. Aha, dobrze, no to musimy panią wpisać tutaj. Już ojejku, mam świnkę. Poszedł się w domu? George poszedł skakać na błotku. A ja nie mogę, bo mam chyba świnkę. A mama świnka? A mama świnka poszła do pracy. A tata świnka? A tata świnka bawi się z George'em. Aha, dobrze. No to niech tutaj... A ja, świnka Pepa, chyba dostałam świnki. Ojejku. No zapraszam. Dobrze. Ojej, ale boję się, tyle tu przyrządów ty. To nie będzie w ogóle boleć. O, nie będzie, na pewno będzie boleć. Ja się boję. Nie, będzie. Ojej, co pani mi robi? Pani doktor! Pani się nie boi. Ojejku, serduszko u mnie w porządku, czy nie? Jak to jest? Co, dobrze serduszko? Tak, wszystko. No to dobrze. No a co z tym moim gardłem i z tą moją świnką? Dobrze, no będzie pani musiała pomacać. Oj, boli! Oj, to za mocno, niech pani nie dotyka. Oj, bo to... No, bo boli tak. No, trochę będzie trzeba, proszę pani, panią w bandaż owinąć. Bandaż? Jeszcze nigdy nie chodziłam w bandażu. No co to pani opowiada? No tak będzie trzeba. Co na to George? Co na to mama świnka? Co na to tata świnka, no? Jak się ma świnkę, to w szyję musi być ciepło. No właśnie. Oj, ciepło w szyjkę muszę mieć? Tak, już panią tutaj owiniemy bandażem. Oj. Pani weźmie bandaż. Pani doktor? Słucham. A czy będę mogła skakać w błocie? O tak, o tak, o tak. Razem z George'em, z tatą i z mamą. Nie. Niech pani nie płacze. Jak już nie będzie cię boleć, to wtedy już może No to dobrze, chcę jak najszybciej wyzdrowieć. Posmaruję pani maścią. O, maścią szyjkę. No dobrze. No, szyjkę. Dobrze, żeby tylko nie bolało. No, nie boli. To nawet miłe. Oj, ale... Ale nos mi pani zatkała, nie mogę, dziękuję, już mogę oddychać. Dobrze. No co się pani śmieje, pani pielęgniarko? Nie śmieję się. No to wcale nie jest śmieszne. A pani miała kiedyś świnię? Znaczy świnkę? Nie miałam. A świnię? Nie miałam. A hoduje pani świnki w ogóle? Nie. A lubi pani jeść świnki? No, dobrze. No przepraszam, że tak rozmawiam. No ale po prostu nie, ja sobie lubię pogadać. O, jak ja będę wyglądać? Obrzydliwie. No, ale mam nadzieję, że mi to pomoże chociaż. Ta maść i ten bandaż. O, pani doktor, pani pielęgniarko, dziękuję, że się tak mną zajmujecie. Ej no, niech pani się nie rusza. No, nie rusza, no to tak myślę, ale to gęba mi pani zatkała, hej! Ale muszę. Niech pani nic nie mówi. No jak to? O, dziękuję pani doktor. Już lepiej. Ledwo zipię teraz po tej kuracji. No już dobrze, mogę do domu? Dobrze, już. No dobra, no to do widzenia. Ale ciężko być lekarzem. Ej, chłodziaki, wiecie, czy coś mnie boli, skrzydełko. I krzywo latam. Ja wczoraj byłam na drzewie i zahaciłem się o taką gałąź. I teraz tak zobaczcie, jak krzywo latam, trzeba coś zrobić.
Ojej! Pszczółko Polu, musisz jak najszybciej udać się do lekarza. Ja też niedługo muszę tam pójść, bo mam zaplanowaną operację. Następny pacjent prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry, co się? Oj, straszny zacys stał, proszę pani. A jak pani się nazywa? Pszczółka Pola. Pszczółka Pola. Niech pani zobaczy, jak ja latam. Ojeju, proszę. Krzywo latam. Już panią złapię. Krzywo latam, bo wie pani, no niech mnie pani puści. Ja wolę latać niż... Ale... Zaraz panią urządlę. Urządlę panią i wiele będzie. Pani. No, oj, zaraz urządlę za to wszystko. O, trzeba. Zaraz. Dobrze. Które pani skrzydełko? O to. Boli mnie skrzydło i nie mogę prosto latać. Jak to boli. Dobrze, będzie trzeba teraz taki kompres zrobić. A. Pani da. Nie puszczę ciebie. Ej, puść mnie pani doktor. Nie. To mnie boli wszystko. Nie. Dobrze, tutaj mamy taki kompres. O, co, kompres? Tak. Oj. O, mogę puścić? Tak. Na razie niech pani nie lata. A, no to jak ja do domu wlucę? Pani sobie pójdzie. No dobrze, to powoli, ja wolę szybko latać. Dobrze. Dobrze, to dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. O, dzień dobry. A co się... Pani Sarenka Hania? Tak, jestem Sarenka Hania. Chyba pani tutaj już była. Chwilkę, zobaczę dokumenty. A proszę, co ci boli? Mam problemy. Jest tutaj Sarenka Hania. Pani dzisiaj miała mieć operację. Co ci boli? Właśnie. Z wątrobą. No właśnie, mam problemy z wątrobą, pani doktor. I obiecała mi pani, że dzisiaj zrobi pani mi operację. Tak, pamiętam. Oj. To będzie bolało. A co ci boli? No, to wątroba, pani doktor, wątroba. Dobrze. Tutaj, chwilka. Dobrze, musimy się przygotować. Niech pani to chyba. My jesteśmy przygotowane do operacji. Właśnie, jesteśmy przygotowane. Najpierw panią będzie musiały uśpić. Oj, uśpić! Tak. Jejku, i co, nie będę nic czuła? Nic, właśnie będzie, nie będzie pani nic czuła. Niech pani teraz nic nie mówi. Już panią uśpiłyśmy. Teraz będzie trzeba pani zmierzyć temperaturę. A winda na zora jest w porządku. Tak, temperatura jest w porządku. Teraz rozcieramy brzuch. Właśnie. O, widzę wątrobę. Wątrobę widzimy. Zobaczę przez szkło powiększające. Pani doktor, zobaczyłam tutaj na wątrobie taką narośl. Muszę ją wyciągnąć. O, dziękuję. O, rzeczywiście już troszkę lepiej mi na tej wątrobie. Dziękuję pani doktor, dziękuję pani pielęgniarko. Następny pacjent, proszę. Dzień dobry, proszę się kłaść, zapraszam. Kłaść się, proszę. Jak kłam, be? Co pana boli? Nie, nic nie boli. Zapraszam, proszę, kłaść się. No jak kłaść? Hej, co to się dzieje? Ja chciałem żyć. Jak się pan nazywa? Żyrandol chciałem kupić. Niech pan się kładzie. Nie, po co kłaść się? Niech pan się kładzie. Przecież ja wersalki nie chciałem kupić. Nic mnie nie boli. Co pana boli? Gdzie ja tu w ogóle jestem? U lekarza pan. Jak u lekarza? Przecież przyszedłem tutaj żyrandol kupić. Proszę się położyć. No co się tu dzieje? Proszę się położyć. A jakie ma pani żyrandole? Nie mam żyrandoli, lekarko jest. No jak lekarko? No co się dzieje tutaj? Położ, co pana boli? Nic mnie nie boli. Boli mnie to, że nie mam żyrandola w domu. Co? Żyrandola nie mam w domu. Tutaj jest lekarz. No jak to? Poczekaj. No jak? Pani go puści. To pan tutaj po co przyszedł? No chciałem kupić żyrandol, bo nie mam w domu. Tutaj nie masz żyrandoli. Hej, no to jak to? Tutaj jest lekarz.
No to ja się pomyliłem? Nie. No, bo mały włos byście mnie tutaj nie zoperowały, proszę pani. Do będzie pan. Proszę iść. Do widzenia. Do widzenia. Żyrandole w przychodni? Ojeju, prawdziwy z niego baran. Dzisiaj najważniejszy koncert w moim życiu muzyka. Muszę potrenować grę na mojej trąbie. Uwaga! Co się dzieje? Coś nie mogę zagrać na mojej trąbie, a mam przecież najważniejszy koncert w życiu. Co się dzieje z moją trąbą? Słoniu, jak najszybciej udaj się do lekarza. Na pewno ci pomogą. Idź. O, masz rację, Jerzu. Przecież taki talent nie może się zmarnować. Idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem... Co tu się? Ja jestem światowej sławy trębaczem. W orkiestrze gram, proszę. A jak pan się nazywa? Słoń Trąbalski. I mam problem taki, bo dzisiaj obudziłem się i nie mogłem grać na mojej trąbie. Pani doktor, a pani umie grać na swojej trąbie? No słucham, nie. Jak to nie? Przecież ja nie mam żadnej trąby. O, się przepraszam. No dobrze, proszę mnie zbadać. Proszę, co tam jest z tą moją trąbą? Śliwkę dam ci. Śliwka? Tak. Mam śliwkę w trąbie? Tak, pan. Jakieś takie jak śliwka. Czy pan jadł śliwki? No wczoraj jadłem. Śliwkę? O nie. Pani doktor, trzeba wyciągnąć tę śliwkę z trąby. A pan dzisiaj ma ten koncert? Tak, dzisiaj. Może spróbuję, czy już jest lepiej. Dobrze, niech pan spróbuje. Ale jeszcze... Jak pan nie będzie mógł nadal trąbić, to będzie trzeba niestety, ale plaster przykleić. No to jak na koncercie w plastrze? Trzeba jeszcze tylko tym. Niech pani... pani doktor jeszcze mi coś tu kładzie. I już muszę brać. Dobrze, dobrze, zobaczmy. Sprawdzimy, czy działa mi trąba. Dobrze. Dziękuję, dziękuję. Zapraszam dzisiaj na mój koncert. Wejście całkowicie za darmo dla pań. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Na pewno przyjdziemy. Pa. Następny pacjent, zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Dzięciołek Dominik. Dzień dobry. Co cię boli, proszę? Wie pani co, pani doktor? Cały dzień z tatą waliliśmy w drzewo dziobem i mi się dziób troszeczkę złamał. Ojeju! Naprawdę! Trzeba tylko troszkę. No nie ruszaj się! Zapraszam! Chodź tu do mnie! Do mnie! Czekaj, chwilę, zostaw go! Ojej, ja się boję! Boję się! Mam coś dla ciebie! Co tam jest, fajnego? Co? Mam! Jest! Nic nie było! Będzie trzeba plaster przykleić! Dobrze? Oj, no dobrze! Idę do swojego taty! To idź, pa, pa! Dziękuję za pomoc! Proszę, nie ma za co! Wszystkim pomagamy. Oglądajcie również inne nasze filmiki na kanale Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Pozdrawiamy Sebastianka i Mateusza ze Szczecinka. Pozdrawiamy Oliwiera z Dunka. Pozdrawiamy Lenkę z Radomska. Niedługo są twoje 5. urodziny. Życzymy ci wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy Julcię i Igę. Pozdrawiamy Nadię i Tymka Chełpa.
Tymek miał niedawno urodziny. Wszystkiego najlepszego! Pozdrawiamy Julitkę Bartyzel. Pozdrawiamy Maję Rudnik z Holandii. Pozdrawiamy Oliwię Ćwik. Pozdrawiamy Michalinkę Masternak. Pozdrawiamy Lucję Kalicką. Pozdrawiamy Wiktorię i Maksia Łuczyn. Pozdrawiamy Grzesia Sadowskiego z Czarnej Białostockiej. Pozdrawiamy Hejtu Daria. Pozdrawiamy Marcelę i Adasia. Pozdrawiamy Alicję Iżewską i jej brata Piotrusia. Pozdrawiamy Filipa Fabisiaka. Pozdrawiamy Franka Sujkowskiego. Pozdrawiamy Karola Aleksandrowicza. Pozdrawiamy Alicję i Piotrusia. Pozdrawiamy Wiktorię Chmielewską i jej siostrę. Pozdrawiamy Klaudię Kwiatkowską. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. A wy lubicie bawić się w lekarza? Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Możecie pisać komentarze na Facebooku, na Instagramie i na naszym filmie 24 godziny w łazience. Parodia rodziców. Piszcie, jak wy się bawicie w lekarza. Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem. Bye.